Zauważyliście coś oślizgłego? Wiele osób uważa, że ślimaki nagie i te w muszlach to te same mięczaki, tylko jedne mają domek, a drugie nie. Jednak choć wyglądają tak podobnie, są to zupełnie różne gatunki. Ślimaki nagie nie potrzebują żadnych ochronnych muszli, ponieważ wszystkie ich organy wewnętrzne są, no cóż, wewnętrzne. Umieszczone wewnątrz ich oślizgłych ciał. Potrafią się spłaszczyć i dostać w trudno dostępne miejsca, dlatego często można je znaleźć w bardzo zaskakujących kryjówkach, na przykład pod korą drzew, w małych szczelinach lub w bibliotece, gdzie udają, że uczą się do egzaminów. Z kolei muszlowce są ściśle związane ze swoim wapiennym szkieletem i nie mogą bez niego przeżyć. W przeciwieństwie do krabów pustelników, które wraz z rozwojem wymieniają skorupy, ślimaki rodzą się z muszlą na grzbiecie. Młode osobniki wyglądają uroczo ze swoimi delikatnymi, półprzezroczystymi muszelkami, które z wiekiem ulegają zwapnieniu i stają się większe oraz twardsze, przesłodkie. Wiele narządów wewnętrznych ślimaków również znajduje się wewnątrz muszli, co oznacza, że jeśli zostanie ona zgnieciona lub uszkodzona, zwierzę prawdopodobnie nie przeżyje. Mimo to ślimak potrafi naprawić małe zadrapania i pęknięcia w muszli za pomocą białek i wapnia wydzielanych przez gruczoły w płacie mięśni, zwanym płaszczem. Pod tym względem do ślimaków bardzo podobne są żółwie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, one również nie mogą tak po prostu opuścić skorupy. Carapaks jest po prostu integralną częścią ciała żółwia. Gad, co prawda, może ukryć w nim głowę i łapy, aby chronić się przed drapieżnikami, ale jego szkielet jest z nim zespolony i tak jak szkielet każdego innego zwierzęcia, rośnie on wraz z żółwiem. Koale rzeczywiście jedzą niemal wyłącznie liście eukaliptusa, ale jest ich ponad 600 różnych rodzajów. Urocze misie wybierają jednak tylko 30 z nich, czyli zaledwie 5% z tego, co jest dostępne w menu. Drzewo eukaliptusowe musi więc być bardzo specyficzne, aby stanowiło dobry posiłek dla wybrednego koali. Te stworzenia mają też coś wspólnego z kotami domowymi. Śpią od 18 do 20 godzin na dobę. Niedźwiedzie polarne wcale nie są białe. Ich skóra pod futrem ma kolor czarny, jednak biel jest przydatna, aby zamaskować się podczas polowania. Czerń pochłania promienie lepiej niż jakikolwiek inny kolor, a białe futro nie zatrzymuje światła słonecznego. Promienie przechodzą bezpośrednio przez nie. W pewnym sensie niedźwiedź polarny ma więc przezroczyste futro. Funkcjonuje mit, jakoby koty i psy widziały świat w czerni i bieli, jednak w rzeczywistości po prostu nie potrafią one rozróżniać niektórych kolorów. Nikt nie wie, jak dokładnie świat postrzegają psy. Część ekspertów uważa, że rozróżniają tylko dwie barwy. Z tego co wiemy, jest to niebieski i żółty, ale za to niektóre odcienie widzą lepiej niż ludzie. Koty mają natomiast wspaniałą zdolność do widzenia w ciemnościach. Potrzebują 7 razy mniej światła niż człowiek, aby dobrze rozpoznać otoczenie po zmroku. Jeszcze do niedawna uważano, że żyrafy są nieme. Naukowcy odkryli jednak, że w nocy wydają dźwięki o niskiej częstotliwości, aby się ze sobą komunikować. W ciągu dnia nie odzywają się ani słowem i ostrzegają się wzajemnie przed niebezpieczeństwem w bardzo nietypowy sposób, poruszając dobrze rozwiniętymi brwiami. Prawdopodobnie w nocy trudno jest dostrzec brwi, więc dopiero wtedy zaczynają mówić. A skoro już jesteśmy w temacie żyraf, wbrew niektórym opiniom zwierzęta te śpią znacznie dłużej niż 30 minut dziennie, ale prawdopodobnie nie aż tak dużo jak wy. Ich rytm snu jest dość typowy. Gdy badacze obserwowali stado tych długoszyjnych zwierząt, odkryli, że śpią one w nocy i ucinają sobie krótkie drzemki po południu. W sumie każda żyrafa spała około 5 godzin dziennie. Mewy mogą pić słoną wodę. W pobliżu ich oczu znajdują się gruczoły wydzielające sól, które bardzo szybko oczyszczają wodę morską. Słody osad wydostaje się na zewnątrz przez nozdrza. Tak, macie rację, to słony smark. Pingwiny białookie są prawdziwymi romantykami. Mają tylko jedną partnerkę na całe życie. Samiec musi podarować samicy gładki kamień, aby stworzyć rodzinę. Można powiedzieć, że to coś w rodzaju pierścionka zaręczynowego. Podobnie jak każda kobieta, samica pingwina może jednak odmówić i nie przyjąć prezentu. To ciekawe. Mówiąc o miłości zwierząt, warto wspomnieć, że lisy też są bardzo romantyczne. Samce lisów to świetni ojcowie i mężowie. Są oddani swoim ukochanym do końca życia. Opiekują się samicami, a nawet wyłapują pchły z ich futra.
Stale też ulepszają swoje nory i biorą czynny udział w wychowywaniu potomstwa. Delfiny potrafią spać z jednym okiem zamkniętym, a drugim otwartym. Połowa mózgu śni i odpoczywa, a druga połowa uważnie obserwuje otoczenie w poszukiwaniu oznak zagrożenia. Idealny mózg do spania podczas nudnych zajęć i spotkań. Hej, ja tego nie powiedziałem. Poza tym delfiny manualnie kontrolują swój oddech. Kiedy cały ich mózg śpi, mogą się po prostu utopić. Wydry morskie są najsłodszymi śpiochami wśród wszystkich zwierząt. Podczas letnich upałów spędzają cały czas w wodzie, pływają wtedy na plecach i w takiej też pozycji śpią. Małe drzemią na brzuchu matki, a dwa dorosłe osobniki trzymają się za łapki, aby nie porwały ich prądy wodne. Strusie wcale nie chowają głowy w piasek, gdy się boją. W rzeczywistości w ogóle tego nie robią. Mniemanie to rozpowszechniło się przez słynne powiedzenie chować głowę w piasek. Tak naprawdę strusie kopią dziury w ziemi do chowania swoich jaj, ponieważ są ptakami nielotami. Aby mieć pewność, że jaja są równomiernie ogrzane, strusie wkładają głowę do wnęk i od czasu do czasu obracają jajka. Z przysłowiowym strusim lękiem wiąże się jednak pewna prawdziwa cecha. W obliczu zagrożenia potrafią one położyć się na piasku i pozostać nieruchomo, udając, że nie żyją. Według popularnego, acz błędnego przekonania, rekiny mogą oddychać tylko w ruchu, ponieważ pływanie pomaga im przepychać wodę przez skrzela. Wiele gatunków rekinów faktycznie funkcjonuje w ten sposób, ale mnóstwo innych, jak choćby żyjące na dnie rekiny pielęgniarze, nie potrzebują pływania, aby przepompowywać przez skrzela wodę bogatą w tlen. Żadne rekiny nie mają natomiast pęcherzy pławnych. Jeśli więc przestaną pływać, prawdopodobnie opadną na dno, ale na szczęście rekiny są odporne, więc gwałtowne zejścia i wynurzenia nie stanowią dla niego zagrożenia. Naukowcy z Japonii odtworzyli kotom nagrania audio, aby udowodnić, że cechuje je iście lekceważący stosunek do ludzi. We wspomnianych nagraniach właściciele mruczków zwracali się do nich po imieniu. Źrenice kotów rozszerzały się, zwierzęta poruszały ogonami, nogami lub uszami. Słyszały więc swoich opiekunów, ale rzadko reagowały, a to wszystko przez ewolucję. Koty przybyły do ludzi, ponieważ zwabiły je myszy, które jadły ziarna. Wąsacze żyły blisko człowieka, ale nigdy nie zostały do końca oswojone, a jednak wciąż je karmimy. Ptaki są właściwie jedynymi ocalałymi dinozaurami. Wyewoluowały z teropodów, czyli dinozaurów, które poruszały się na dwóch nogach. Zgadza się, tyranozaur jest dalekim krewnym kurczaków, strusi, a nawet kolibrów. W rzeczywistości flamingi są białe. Ptaki te zmieniają kolor na różowy dzięki beta-karotenowi. Barwnik ten znajduje się w algach i krewetkach, którymi się żywią. Wy też możecie zmienić zabarwienie swojej skóry. Jeśli będziecie jedli dużo marchewki, zmieni ona kolor na lekko pomarańczowy. Stanie się tak również z powodu wysokiej zawartości beta-karotenu w tym warzywie. Żeglarze z całego świata opowiadali o kałamarnicach olbrzymich, które spotykali podczas wypraw morskich. Z kolei naukowcy przez wiele lat uważali potwory z długimi mackami za legendarne, jednak w 2004 roku po raz pierwszy zrobiono zdjęcie kałamarnicy olbrzymiej. One naprawdę istnieją. Badacze zarejestrowali zwierzę, które miało aż 13 metrów. To prawda, że komary gryzą niektórych ludzi bardziej niż innych. Najsmaczniejsze są osoby z grupą krwi zero. Ponadto owady te mają bardzo dobry wzrok. Przyciągają je kolory, takie jak zielony, czarny i czerwony. Dlatego przed wyjazdem na kemping sprawdźcie, jakie zapakowaliście ubrania. Rekina można wprowadzić w trans na 15 minut. Aby to zrobić, trzeba pogłaskać dłonią jego nos. Ten rodzaj hipnozy nazywany jest bezruchem tonicznym, który zachodzi dzięki receptorom w nosie rekina. Podczas głaskania wysyłają one wiele sygnałów, a mózg zwierzęcia nie jest w stanie ich wszystkich przetworzyć. Nikt nie wytłumaczył jednak, w jaki sposób zbliżyć się do rekina na tyle, by pocierać mu nos. A to chyba dość ważna informacja, nie sądzicie? Słonie nie boją się myszy samych w sobie. Te masywne zwierzęta mają jednak słaby wzrok i poruszają się dość wolno. Dlatego ptak lub inne małe stworzenie, jak właśnie mysz, przelatujące obok nich, może je zaskoczyć. Ale to tylko lekki szok, nic więcej.
kameleon może zmieniać swój kolor, ale nie robi tego po to, aby się zakamuflować. Transformacja kolorystyczna pomaga zwierzęciu regulować temperaturę ciała i komunikować się z innymi osobnikami. Kiedy większość psów dyszy, ich języki zwisają z pyska. Dlatego wiele osób myśli, że w ten sposób się pocą. W rzeczywistości gruczoły potowe psów znajdują się głównie na opuszkach ich łap, ale także w innych partiach ciała. Psiaki dyszą, aby odparować wilgoć z nosa, języka i wyściółki płuc. Ta czynność pomaga również im się ochłodzić. Nawet jeśli zostawicie osy w spokoju, nie możecie być pewni, że one postąpią tak samo. Co innego pszczoły, które respektują ludzkie granice i jeśli nie będziecie im przeszkadzać, nie zrobią wam krzywdy. Ale osy są tak złośliwe, że mogą was urządlić, nawet jeśli będziecie tylko przechodzić obok ich gniazda. No cóż, lepiej trzymać się od nich z daleka. Zamieramy w bezruchu na widok jego płetw, wynurzających się z wody. To wystarczy, żeby odpuścić sobie pływanie. Łowca z wielkimi i ostrymi jak brzytwa zębami to żarłacz biały. Skoro tak nas przeraża, a odpływa z podkulonym ogonem, to musi mieć ku temu konkretny powód. Co mogło go tak wystraszyć? Czyżby to potwór Lovecrafta, przy którym nawet megalodon wygląda jak złota rybka? Nie, ani trochę. Żadne zwierzęta nie wzbudzają takiego przerażenia wśród innych mieszkańców mórz i oceanów jak orki. Gdy ich potężne stada pływają w poszukiwaniu żeru takiego jak foki czy kalmary, nawet największe siejące postrach rekiny uciekają, gdzie pieprz rośnie. Nie wiadomo, czy te walenie polują konkretnie na żarłacze białe, czy po prostu chcą pozbyć się konkurencji. Z tego, co mówią biolodzy morscy, rekiny znikają czasem nawet na cały rok. W sumie to ma sens. Orki są znacznie większe od żarłaczy białych i mają mnóstwo zębów, którymi zaspokajają swój iście wilczy apetyt na mięsko. Są również bardzo inteligentne i żerują w grupach, żeby dostać to, czego chcą. Nieważne, czy to będzie ławica ryb, foka wciągnięta pod wodę, czy pogoń za humbakami. Wobec tego, skoro same żarłacze białe panicznie boją się orek, czy wy też powinniście? Ja nie zbliżam się do żadnych dzikich zwierząt, ale słuchajcie, może dzięki temu będziecie spać spokojnie. Orki są bardzo wybredne i na szczęście nie gustują w ludziach. Mało prawdopodobne, że nagle zmienią swoje upodobania tylko dlatego, że jakiś człowiek wszedł do wody. Swoją drogą, orki to nawet nie walenie. Są w sumie największym gatunkiem delfina. Tak się składa, że rekiny boją się również ich krewnego, delfina butlonosego. Nawet jeden butlonos poradzi sobie z rekinem, ale gdy płynie w stadzie, jest niepokonany. Rekiny nie mogą równać się z tymi zręcznymi zwierzętami, które wykorzystują swoje dzioby jak tarany. To irytuje rekiny do takiego stopnia, że po prostu odpływają. A gdy mówimy o innych łowcach w Królestwie Zwierząt, pierwsze na myśl przychodzą wilki, których stada zajmują ogromne terytoria. A ponieważ są na szczycie łańcucha pokarmowego, mogą wybrać z równie pokaźnego menu, co tylko zechcą. Są bardzo inteligentne, niesamowicie szybkie i zwinne. Zaś ich największym atutem jest liczba. Gdyby niedźwiedzie grizzly albo pumy chciały zająć jakiś teren, proporcje zawsze wypadną na korzyść wilków. Łowca stałby się zdobyczą. Wilki przerażają i dominują nawet w pojedynkę. Upolowanie takiego samotnika jest nie lada wyzwaniem dla innych zwierząt. Dlatego wolą dać im spokój. Wyobraźcie sobie, że rzucacie się na dzika w mrozie, mając na sobie pomarańczowe ciuchy, a to wszystko w śnieżno-białym otoczeniu. Dla tygrysów syberyjskich to codzienność. Mierzą do 3 metrów długości i ważą około 180 kg, co czyni je największymi dzikimi kotami. Taki klakier z łatwością przeskoczy dorosłego człowieka, niosąc w pysku zdobycz dwukrotnie cięższą od siebie. Tylko odpowiednio duży niedźwiedź brunatny mógłby się z nim mierzyć. To dopiero byłoby starcie. Nic dziwnego, że tygrysy syberyjskie są szczytowymi drapieżnikami w swoich rewirach. Jeśli chodzi o zwierzę dominujące wody Ameryki Południowej, to jest nim anakonda zielona. Nawet jaguary czy kajmany nie mogą czuć się bezpiecznie w jej sąsiedztwie. Mętne wody brzegów rzek są doskonałym kamuflażem dla tego olbrzymiego węża. Czyha niezauważone, aż jakieś spragnione zwierzę zanadto zbliży się do wodopoju. Wtedy atakuje znienacka. Wykorzystuje swoje ostre i zakrzywione zęby oraz 4,5 metra czystej masy mięśniowej, którą obezwładnia zwierzynę. Na szczęście najedzona anakonda nie musi się martwić o kolejny posiłek przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jednak ten największy wąż na świecie nie jest najbardziej niebezpieczny.
Tytuł ten należy do czarnej mamby. Lwy, hieny, żyrafy, a nawet słonie omijają ją szerokim łukiem. Wiedzą, że jedno jej ukąszenie jest wyrokiem śmierci. Osiąga długość niespełna 4 metrów. Po kobrze królewskiej jest drugim największym jadowitym wężem na świecie. Za to czarna mamba jest najszybszym. Osiąga prędkość do 19 km na godzinę. To tyle, co maksymalna prędkość bieżni. Choć nie jest drapieżnikiem szczytowym, to warto wspomnieć o sąsiedzie anakondy zielonej, strętwie. Mało które zwierzę ma ochotę na tak naelektryzowany posiłek. Strętwy posiadają około 6000 komórek, które generują do 800 V prądu. To ponad 6 razy większe napięcie niż w typowym amerykańskim gniazdku. To wystarczy, żeby powalić dorosłego konia i zasilić światełka. W 2019 roku pracownicy pewnego sklepu zoologicznego w Tennessee podłączyli światełka świąteczne do akwarium, w którym była strętwa. Ilekroć ryba produkowała ładunki elektryczne, ozdoby się zapalały. Można powiedzieć, że taki naturalny woltaż jest swoistą rewoltą. Nie, żartuję. Mamy jeszcze jedną elektryzującą ciekawostkę o strętwie. Mianowicie oddycha ona powietrzem. Co 10 minut musi się wynurzyć, żeby złapać oddech. Ma jedno płuco, ale w pysku. Czyżby król dżungli nie miał sobie równych? W książkach i filmach na pewno, ale nie w rzeczywistości. Chociażby z tego względu, że zamieszkuje afrykańską sawannę, a nie dżunglę. A tam ma niemałą konkurencję. Hieny, leopardy czy krokodyle. Wszystkie one próbują zdetronizować panującego króla. Nawet zaciągnięte w kozi róg zebry czy żyrafy potrafią powstrzymać te duże koty jednym solidnym kopniakiem. Pod względem siły zgryzu afrykański krokodyl nilowy jest niekwestionowanym mistrzem. Jego szczęki zaciskają się 5-krotnie mocniej niż pysk lwa. To kolejny powód, dla którego lepiej omijać wodę. Czego nie da się powiedzieć o lwach. Biegają one z prędkością 80 km na godzinę, skaczą na wysokość autobusu szkolnego i wspinają się na drzewa. Największą konkurencją lwa w walce o pozycję szczytowego drapieżnika jest likaon. Oba te gatunki nieustannie ze sobą rywalizują, ponieważ polują na tę samą zwierzynę, na tym samym terenie. Widząc stado lwów, likaony muszą wziąć nogi za pas. Mają jednak nad kotami znaczącą przewagę – kondycję. Lwy mogą biegać dość szybko, ale tylko na krótki dystans. Ważą 180 kg, więc taki wysiłek kosztuje je naprawdę sporo energii. Likaony z kolei mają długie, smukłe łapy i duże płuca w porównaniu do swoich ciał. Oznacza to, że mogą biec nie tylko szybko, ale i na długie dystanse. Polują dotąd, aż ich zdobycze zmęczą się bieganiną. Jest jednak zwierzę, któremu nie brakuje odwagi, aby sięgnąć po królewską koronę. To hipopotam. Wygląda jak urocza, gąbczasta kulka, ale jest jednym z najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie. Statystycznie więcej osób umiera w starciu z nimi, niż z żarłaczami białymi, więc to ich powinniście się bać bardziej. Ale hipopotamy wcale nie są takie urocze. To góry mięśni, które ważą tyle co samochód osobowy. Mają kły długości przedramienia dorosłego człowieka i nie boją się praktycznie niczego. Nawet lwy i krokodyle trzymają się od nich z daleka. Nazywa się je również wodnymi końmi. W wodzie spędzają do 16 godzin dziennie. Co ciekawe, w ogóle nie umieją pływać. Zanurzone hipopotamy tak naprawdę odpychają się nogami od dna rzeki lub innego zbiornika wodnego. Mimo to są szybsze od najlepszych pływaków olimpijskich, więc uważajcie. Oddaj koronę, lewciu, to hipopotamy są prawdziwymi drapieżnikami Afryki. Ale na waszym miejscu nie zbliżałbym się do nich, żeby wręczyć tę nagrodę. Co do władców lasu, zróbcie miejsce dla niedźwiedzia grizzly. Waży ponad 1,5 tony i popełnicie kardynalny błąd, myśląc, że taka puchata kulka jest niezdarna i powolna. Z łatwością biega z prędkością 40 km na godzinę na długie dystanse. Pod górę, z górki i dosłownie wszędzie. To prawdziwa terenówka w królestwie zwierząt. Nie ma naturalnych wrogów, co czyni go okolicznym drapieżnikiem szczytowym. Dobrze, że 1/3 roku spędza pogrążony we śnie zimowym. Obyście nigdy się na niego nie natknęli. Szczególnie tuż przed zapadnięciem w hibernację. Jesienią gromadzi tłuszcz na zimę i ma wtedy znacznie większy apetyt niż zwykle. Orły przednie są największymi ptakami łownymi w Ameryce Południowej. Nic dziwnego, że występują na terenach leśnych i górskich całego kontynentu. Rozpiętość ich skrzydeł wynosi 2 metry i nie bez powodu ich wzrok określa się mianem sokolego.
Te ptaki potrafią dostrzec królika z wysokości 5 km. To tak jakbyście zobaczyli mrówkę z dachu 10-piętrowego wieżowca. Orły przednie osiągają zawrotną prędkość 320 km na godzinę podczas nurów w pogoni za zdobyczą. To tyle, co wystrzelona strzała. Uś. Mam dla ciebie sensacyjną wiadomość. Szczury mają łaskotki. A to dzięki temu, że posiadają tak zwany ośrodek śmiechu w śródmózgowiu, który aktywuje się, gdy ktoś łaskocze zwierzęta lub gdy angażują się w jakieś fajne zabawy. Naukowcy odkryli to w 2016 roku, łaskocząc gryzonie po brzuszkach i słuchając ich piskliwych chichotów. Kolibry są jedynymi ptakami, jakie znamy, które potrafią latać do tyłu. Robią to głównie, gdy chcą oddalić się od kwiatów. A oto zwierzę, które nie potrafi iść do tyłu. Kangur. Umie skakać i pokonywać duże odległości, ale budowa masywnych tylnych łap i wielkiego ogona uniemożliwia im przemieszczanie się do tyłu. Narwale to te dziwaczne stworzenia, które wyglądają jak jakieś morskie jednorożce. Ten róg na ich głowie to nie kieł, tylko ogromny ząb, który wysuwa się przez górną wargę samców narwali. Prawdopodobnie jest to jeden z elementów podnoszących atrakcyjność samca wśród płci pięknej. Flamingi tak naprawdę nie są różowe. Rodzą się szare, ale w ciągu całego swojego życia jedzą dużo alg, które zawierają czerwono-pomarańczowy pigment znany jako beta-karoten. Pigment ze spożytego pokarmu osadza się w skórze i piórach ptaków i nadaje im różowy kolor. Muszą jednak nieustannie żywić się algami, aby zachować ten uroczy odcień. Gdyby ludzie chcieli zmienić w ten sposób kolor skóry, nie byliby w stanie zjeść wystarczająco dużej ilości pokarmów bogatych w beta-karoten, aby naprawdę przybrać różowo-pomarańczowy kolor. Leniwce są naprawdę powolne. Wszystkie żarty i memy na ich temat to szczera prawda, ale są przy tym bardzo sprawnymi pływakami. Poruszają się w wodzie 3 do 4 razy szybciej niż na lądzie. Potrafią nawet pływać stylem klasycznym, tak jak ludzie. To ważna umiejętność, ponieważ leniwce żyją głównie w dżungli tropikalnej, a te obszary często są zalewane w porze deszczowej. Tygrysy są największymi członkami rodziny kotów. Tak, są większe nawet od lwów. Co ciekawe, żaden tygrys nie ma takiego samego zestawu pasków. Ich futro to tak naprawdę kamuflaż, który przydaje się, gdy chcą się zaczaić na ofiarę. Co ciekawe, nawet skóra pod ich futrem jest w prążki. Tygrysie paski są tak unikalne jak nasze odciski palców. Mimo że dziobaki wyglądają dość zabawnie i niewinnie, nie chciałbyś ich zdenerwować. Te zwierzęta to jedne z nielicznych ssaków, które mogą cię otruć. Mają na końcach tylnych łap kolce, które uwalniają jad. Nie jest on wystarczająco silny, aby zagrażać ludzkiemu życiu, ale ukąszenie może być bardzo bolesne i powodować obrzęk oraz inne problemy zdrowotne. Kiedy biedronka musi bronić się przed potencjalnymi drapieżnikami, zaczyna krwawić ze stanów kolanowych. To nie jest prawdziwa krew, tylko pewna substancja chemiczna, której nieprzyjemny zapach odstrasza drapieżniki. Biedronki mają też inny mechanizm, który pomaga im przetrwać w brutalnym królestwie zwierząt. Ich specyficzny kolor. Drapieżniki niezbyt lubią kombinacje jaskrawych kolorów takich jak czerwony, pomarańczowy i czarny, ponieważ wiedzą, że tak ubarwione stworzenia mogą mieć okropny smak. Koguty potrafią piać niezwykle głośno, ale nie tracą słuchu, ponieważ nie słyszą wydawanych przez siebie dźwięków. Mają w otworach usznych coś w rodzaju naturalnych zatyczek chroniących przed hałasem. Podobne zabezpieczenie posiadają też kury, co zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Nawet jeśli komórki włoskowate w narządzie zwanym ślimakiem ulegną uszkodzeniu, mogą się zregenerować w ciągu zaledwie kilku dni. Sowy nie mają gałek ocznych, tylko coś, co można nazwać rurkami ocznymi. I nie mogą nimi poruszać w tej z powrotem, tak jak możemy to zrobić z naszymi gałkami ocznymi. Dlatego te ptaki mają niesamowicie elastyczne szyje. Są w stanie obrócić głowę o 270 stopni. Dla porównania, ludzie mogą wykonać taki ruch tylko o 180 stopni. Dlatego sowy mają specyficzny system naczyń krwionośnych w głowie. Dostarcza on świeżą krew do mózgu, jeśli gwałtowne poruszenie głową odetnie ptakowi na chwilę krążenie. Dory, niebieska tropikalna rybka z filmu Gdzie jest Nemo, śpiewała, że trzeba ciągle płynąć.
Dory nie była rekinem, ale niektóre gatunki tych ryb muszą traktować ten przekaz dosłownie. Ostronosy atlantyckie, żarłacze białe, rekiny wielorybie i inne gatunki muszą ciągle pływać, inaczej przestaną oddychać. My używamy do oddychania płuc, a niektóre rekiny korzystają z metody zwanej oddychaniem policzkowym. To oznacza, że pływają z otwartym pyskiem. Wtedy woda przepływa swobodnie przez skrzela i dostarcza im tlen. Najbardziej niebezpieczne zwierzę na naszej planecie to nie niedźwiedź, rekin ani tygrys. To coś znacznie mniejszego. Zwykły komar. Nie tylko jest niezwykle denerwujący, ale także przenosi poważne choroby, takie jak żółta febra, malaria czy denga. Rocznie setki tysięcy osób umierają z powodu tych chorób. Komary także liczebnie przewyższają wszystkie inne stworzenia na globie, z wyjątkiem termitów i mrówek. Niedźwiedzie grizzly to niewiarygodnie silne zwierzęta. Ich ugryzienie jest tak mocne, że może zmiażdżyć kulę do kręgli. Mimo to odżywiają się raczej wegetariańsko. Mogłyby polować na wszystko, co napotkają na swojej drodze, włącznie z bizonami, łosiami czy jeleniami, ale i tak najbardziej lubią owoce, orzechy, jagody albo co najwyżej biedne myszki, które miały pecha znaleźć się w pobliżu pyska drapieżcy. Tajpan pustynny jest najbardziej jadowitym wężem na świecie. Żyje w Australii. Jego jedno ugryzienie zawiera tyle jadu, że może uśmiercić przynajmniej 100 dorosłych ludzi. I to w ciągu zaledwie 30 minut, jeśli nie ma się pod ręką antidotum. Te węże są zazwyczaj nieśmiałe, spokojne i zajmują się swoimi sprawami. Ale jak każde inne zwierzę, zaatakują, jeśli poczują się zagrożone lub sprowokowane. Są takie żółwie, które potrafią przetrwać miesiącami pod lodem, oddychając tylną częścią ciała. Niektóre zwierzęta nie potrafią znaleźć bezpiecznego schronienia na zimę, muszą więc przetrwać te trudne, mroźne miesiące tam, gdzie się akurat znajdują. Podczas gdy pszczoły kryją się w ciepłych dziuplach i gniazdach, a niedźwiedzie śpią w jaskiniach, żółwiki malowane nadal przebywają w swoich stawach, które przecież zamarzają. Ponieważ lód ogranicza dostęp do powietrza, żółwie pobierają tlen bezpośrednio z wody i wydychają go przez tylną część ciała. Powszechnie wiadomo, że kruki są niesamowicie inteligentnymi zwierzętami. Potrafią rozwiązywać nawet złożone problemy, ale wydaje się, że mają również imponującą inteligencję społeczną. Świetnie odczytują emocje, zarówno swoje, jak i swoich partnerów. Jeśli jeden kruk w grupie jest przygnębiony, prawdopodobnie zdoła zniechęcić również inne ptaki. Gdy kruki widzą, że ich towarzyszowi nie smakuje jakieś jedzenie i wyraża to w bardzo żywy sposób, również tracą zainteresowanie tym pokarmem. Krewetka pistoletowa jest jednym z najgłośniejszych zwierząt na świecie, mimo że jest malutka, ma zaledwie 2 cm długości. Gdy wyczuje jedzenie, otwiera wielkie szczypce, które mogą dorosnąć do połowy długości jej ciała i pobiera trochę wody. Następnie zaciska szczypce bardzo szybko, co powoduje wystrzelenie potężnego strumienia bąbelków. Te bąbelki mogą ogłuszyć, a nawet zabić ofiarę, którą krewetka próbuje złapać. A gdy pękają, wydają dźwięk, który jest głośniejszy niż ktokolwiek by się tego spodziewał. Krokodyle są jeszcze bardziej przerażające niż mogłoby się wydawać, ponieważ wiele z nich potrafi galopować jak konie. Prawdopodobnie odziedziczyły tę zdolność po swoich prehistorycznych przodkach. W dawnych czasach miały one rozmiar zbliżony do kota, długie nogi i mogły biegać z prędkością około 17 km na godzinę. Owszem, krokodyle być może galopują, gdy coś je goni, ale kajmany i aligatory raczej nie muszą korzystać z tej umiejętności. Bardziej prawdopodobne jest to, że ty zaczniesz galopować, gdy je zobaczysz. No niestety, skończyła się karma dla kotów. Wskakujesz do auta, kupujesz co trzeba, a kiedy wracasz do domu kwadrans później, wita cię kompletny chaos. Duszek podgryza kabel od laptopa, a Borys i Kluska bawią się rolkami papieru toaletowego, którego pełno teraz w każdym pokoju. Leo dla odmiany daje o sobie znać, strącając z półki twoją kolekcję kocich figurek. Za to kapitan Puszek mruczy i szeroko się do ciebie uśmiecha. Co za dom wariatów. Tobie chyba też odbiło. 5 kotów w domu. Czegoś ty się spodziewał?
Spokojnie, koty faktycznie mogą wykonać grymas, który wygląda jakby się uśmiechały. Kąciki ust unoszą się i widać wtedy ich zęby, przy czym one wcale nie szczerzą się w odpowiedzi na twój doskonały żart, ani żeby wyrazić zadowolenie. Koty uśmiechają się, gdy wyczuwają w powietrzu coś ciekawego lub nieprzyjemnego. Mają dodatkowy receptor, który pozwala im rozpoznawać rzeczy niedostępne dla ludzkich zmysłów. Mogą to być na przykład feromony pozostawione przez inne koty w ramach znakowania terytorium. Czasem też uśmiechają się tak w pobliżu miski z jedzeniem, sprawdzając, czy zawartość nadaje się do spałaszowania. Uśmiech służy konkretnemu celowi. Kot łapie niewidzialne cząsteczki powietrza i przesuwa je w stronę podniebienia, gdzie dodatkowy receptor analizuje, z czym ma do czynienia. Zwierzę wygina usta, przechyla głowę i mruży oczy. Wszystkie te ruchy połączone w jedną całość dają wrażenie, że kot się uśmiecha. Są też mruczki, które po prostu mają taki wyraz twarzy z powodu kształtu ust. W takim przypadku koci uśmiech nie ma żadnego ukrytego znaczenia. Miałczące futrzaki wykształciły inne sposoby niż uśmiech na wyrażanie swojego szczęścia i przywiązania. Do tych bardziej znanych należy wolne mruganie, czy inaczej koci pocałunek. Prawdziwie kocim ekwiwalentem uśmiechu jest też przymrużenie oczu i patrzenie na właściciela spod półprzymkniętych powiek. W kocim świecie to najwyższa forma zaufania. Jeśli zwierzę jest gotowe zamknąć w twoim towarzystwie oczy, to znaczy, że czuje się przy tobie bardzo bezpiecznie. Oczekuje też, że w odpowiedzi odwzajemnisz uśmiech. Oczywiście kocią metodą. To wspaniały sposób na zbudowanie więzi ze swoim pupilem. Kolejnymi oznakami zadowolenia są postawione, skierowane wprost do góry uszy, lekkie i powolne ruchy ogonem oraz gładkie, nienastroszone futro. O poczuciu szczęścia i dużym zaufaniu świadczy też mruczenie oraz odsłanianie brzucha, które jest u mruczków najbardziej wrażliwym miejscem. Kanaliki łzowe kota są w stanie wyprodukować prawdziwe łzy, ale nigdy nie jest to płacz wywołany emocjami, a objaw czysto fizyczny. Łzy mogą być powodowane alergią, zatkanymi kanalikami łzowymi lub ciałem obcym czy innym problemem w oku. Jeśli zmieniłeś ostatnio środek do czyszczenia dywanów i widzisz, że kot płacze, przyczyną jest przypuszczalnie skład detergentu, który uczula kota. Sprytne kociaki mogą wydawać dźwięki zbliżone do płaczu, kiedy nie poświęcasz im wystarczająco dużo uwagi. Połączyły kropki, orientując się, że nie znosisz tego typu brzmień, dlatego od razu zaczniesz je głaskać. Aby zapobiec takim zachowaniom, zaplanuj codzienną zabawę z kotem, ale rób to tylko wtedy, gdy nie płacze. Inaczej przyzwyczai się i już go tego nie oduczysz. Kiedy kot jest naprawdę smutny, traci apetyt i zainteresowanie swoimi ulubionymi zabawkami. Chowa się, drapie meble lub głośno miauczy. Żadnych łez. Nawet jeśli miska jest pełna wody, kapitan Puszek nie może oprzeć się fascynującemu kapaniu wody z kranu. Mruczki odziedziczyły zamiłowanie do świeżej, bieżącej wody po swoich przodkach. W środowisku naturalnym, w wodzie stojącej z dużą dozą prawdopodobieństwa, znajduje się coś szkodliwego. Poza tym, nawet przy doskonałym wzroku w nocy, koty z trudem dostrzegają stojącą wodę. Namierzają źródło wody pitnej dzięki doskonałemu słuchowi. Jeśli będziesz próbował posadzić kota przy misce, ten może poczuć się niepewnie, siedząc tyłem do innych kotów i plecami do pomieszczenia. No i wąsy ocierające się o miskę to niezbyt fajne uczucie. Woda z kranu jest chłodniejsza, czystsza i prawdopodobnie bezpieczniejsza do spożycia. Ponadto to także wspaniała zabawa. Jeśli nie podzielasz kociego entuzjazmu w tej kwestii, kup pupilowi specjalną fontannę. Miłosne podgryzanie to jedna z kocich demonstracji przywiązania i bliskości. Te delikatne pieszczoty bez faktycznego wbijania zębów przypominają im dzieciństwo, gdy kocia mama skubała małe przy pielęgnacji. Jeśli od jakiegoś czasu głaszczesz kotka, a on zaczyna machać ogonem lub wpatrywać się w ciebie z napięciem, jednocześnie cię podgryzając, to znak, że czas pieszczot dobiegł końca. Koty mają wrażliwe mieszki włosowe, nadmiar bodźców powoduje więc u nich dyskomfort. Kociaki zaczynają gryźć przewody elektryczne po prostu z ciekawości. Hej, za młodu robiłem to samo. Kiedy spróbują i im zasmakuje, będą chciały oddawać się temu zajęciu na okrągło. Aby zastopować ten ryzykowny zwyczaj, możesz spryskać przewody sprayem cytrusowym lub o zapachu gorzkiego jabłka. Inna metoda to zabezpieczenie ich plastikową osłoną. Jeśli natomiast twój dorosły kot, który nigdy wcześniej nie wykazywał zainteresowania kablami, zaczyna je podgryzać, może to wskazywać na jakiś problem z zębami.
koty świrują na widok ogórka, ponieważ ten nazbyt przypomina im ich odwiecznego wroga, węża. Naturalnym odruchem zwierzaka jest wyskakiwanie w powietrze, co ma go uchronić przed ukążeniem gada. Wszystko, co wygląda podobnie, od wszelkich zabawek po bakłażany, wywołuje podobną reakcję. Nigdy, przenigdy nie pokazuj kotom takich kształtów dla rozrywki. Może to poważnie zwichrować psychikę twojego pupila. Kot lubi pić z muszli klozetowej, gdyż w jego opinii taka woda jest smaczniejsza. Cóż, są gusta i guściki, jest w tym jednak jakiś sens. Koty nie przepadają za wodą, która stoi w misce przez cały dzień i grzeje się do temperatury pokojowej. Kiedy spłukujesz, muszla napełnia się świeżą, chłodniejszą i lepiej natlenioną wodą. Poza tym wirująca woda to dla kota rozrywka. Nie może się potem oprzeć, by jej nie spróbować. Najzdolniejsze nauczyły się nawet same spuszczać wodę i organizować sobie to fascynujące przedstawienie bez niczyjej pomocy. A dlaczego koty uwielbiają ganiać za papierem toaletowym? Otóż uruchamia to ich naturalny instynkt łowcy, a instynkt trzeba ćwiczyć. A zresztą jak tu się oprzeć czemuś, to tak cudownie łopocze w powietrzu. A gdy rolka się rozwija, zabawa jest jeszcze lepsza. Jeśli ci to bardzo przeszkadza, pilnuj, żeby drzwi łazienki zawsze były zamknięte, albo zabezpiecz zapasy papieru przed swoim łaknącym zabawy futrzakiem. Jeśli głaszczesz kota, a on w odpowiedzi mruczy i zaczyna się ślinić, nie musisz się obawiać. To wyraz zadowolenia, odprężenia i miłości. Kociaki ocierają się o brzuch mamy, zanim zaczną ssać mleko, a więc twoje pieszczoty przypominają im stare dobre czasy. Ślinią się odruchowo, bo kojarzy im się to z mlekiem. Natomiast jeśli ślinienie pojawia się bez związku z pieszczotami i trwa przez dłuższy czas, może to być oznaką choroby. Koty często strącają przedmioty ze stolików czy półek, by pofolgować swojej ciekawości i instynktom łowieckim. Ich jedynym sposobem na sprawdzenie, co to za nowa rzecz, jest trącenie go łapą. A takie, które po upadku toczą się po ziemi, stanowią dodatkową rozrywkę. Poza tym, kiedy kot zauważy, że zawsze reagujesz na odgłos spadającego przedmiotu, może zacząć celowo zrzucać rzeczy, by zwrócić twoją uwagę. Koty mają bzika na punkcie włóczki. To kolejna sytuacja, gdzie do głosu dochodzą naturalne instynkty. Kiedy dzikie kotowate dopadają ofiarę, wygląda to tak, jakby się nią bawiły. Tak długo, aż ta osłabnie. Kociaki uwielbiają się też przeciągać. I to z tego samego powodu, co ludzie. To świetny sposób na poprawę cyrkulacji krwi i szybkie zresetowanie się. U dzikich kotów przeciąganie stanowiło formę ostrzeżenia dla ofiary czy innego drapieżnika. Mruczki potrafią pozostawać w bezruchu przez długi czas, więc porządne rozciągnięcie mięśni pozwala im na powrót wkroczyć do akcji. Jeśli kicia wskakuje ci na kolana, ugniata je, a potem odwraca się tyłem prosto w twoją twarz, próbuje ci powiedzieć, jak bardzo cię kocha. No, dziękuję. Kiedy koty się spotykają, jeden z nich podnosi ogon, a każdy inny może podejść i się o niego otrzeć. Obwąchują się nawzajem pod ogonem, bo tam znajdują się gruczoły zapachowe, które mogą im wiele powiedzieć o drugim kocie. Kiedy więc twój pupil postanowi odwrócić się do ciebie tyłem i zadrzeć ogon, potrzyj go. Zwierzę chce podzielić się z tobą swoim zapachem i oficjalnie zaprasza cię do swojego stada. Gdyby koty przejęły kontrolę nad światem, nie byłoby już więcej zamkniętych drzwi. Ich naturalna ciekawość sprawia, że zawsze usiłują dostać się tam, gdzie ich nie ma, żeby sprawdzić, co tak zachęcająco pachnie lub ekscytująco brzmi. Miałczące futrzaki postrzegają cały dom jako swoje terytorium, więc kiedy ogranicza się im dostęp do jakiejś jego części, odczuwają złość. Przecież mogą się tam kryć inni ludzie do zabawy i pieszczot albo nowe źródła smakołyków. Koty uwielbiają wskakiwać na stół wprost na papiery, nad którymi pracujesz lub na książkę, którą akurat czytasz. Wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. Nie chodzą do szkoły ani do pracy, ale wiedzą, że ty bardzo często jesteś aktywny, więc korzystają z okazji, by przyłapać cię we względnym bezruchu. To także sposób na oznaczenie swojego terytorium i pokazanie, kto tu do kogo należy. Jeśli bardzo przeszkadza ci to w pracy, kup drapak dla kota i postaw go tuż przy swoim biurku. Będziesz mógł jednocześnie głaskać swojego mruczka i robić swoje. Taki multi-kicitasking.
Niebo nagle zmienia kolor na pomarańczowy. Unosisz wzrok i jedyne co widzisz to miliony motyli. Właśnie miałeś wielkie szczęście ujrzeć spektakularne, naturalne widowisko. Coroczną migrację danaidów wędrownych, znanych też jako motyle monarchowie. Każdej jesieni, gdy dni stają się krótsze, a temperatury w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spadają, te piękne stworzenia opuszczają swoje letnie lęgowiska, przemierzają niemal 5000 kilometrów do Meksyku i nigdy nie wracają. Ich idealne miejsce do zimowania znajduje się wysoko w górach. Danaidy są tam bezpieczne w koronach jodeł. Gdy zima się kończy, nadchodzi czas powrotu na północ, ale nie tam, skąd przybyły. Zatrzymują się w okolicach Teksasu, gdzie kopulują i składają jaja na trójeściach bulwiastych. Kilka dni później jaja te przekształcają się w gąsienice, które żywią się rośliną, aż osiągną formę dorosłych motyli. Później wybierają się dalej na północ, gdzie znajdą nowe lęgowiska. Tym sposobem następuje wymiana pokoleniowa, a dotarcie do miejsca stałego bytowania w Kanadzie może rozciągać się nawet na 5 generacji. To wielki sekret natury. Jak motyle podróżujące na południe żyją do 8 miesięcy, przemieszczając się z prądami powietrza, podczas gdy przedstawiciele tego samego gatunku, wracający z powrotem na północ, kończą swój cykl życiowy w ciągu 5 dni do 7 tygodni. Naukowcy nadal się głowią, dlaczego monarchowie migrują i jak znajdują właściwą drogę. Może to być związane z kwitnieniem trójeści bulwiastych, stanowiących ich główne źródło pożywienia. Prawdopodobnie też orientują się w terenie na podstawie położenia słońca. Humbaki to z kolei prawdziwi mistrzowie migracji i przede wszystkim rekordowo duże ssaki. Pokonują dystans do 8000 km, aby tylko dobrze się posilić. Latem przemieszczają się w stronę biegunów, gdzie w chłodniejszych wodach jest mnóstwo kryla i małych ryb. Zimą udają się w kierunku tropikalnych wód okołorównikowych. Podróżują również w celu odbycia godów. Mają dokładnie określone miejsca, w których się gromadzą. Podczas zimowego sezonu rozrodczego można usłyszeć śpiew samców humbaków, który najprawdopodobniej ma przyciągnąć samice lub być sposobem na oznaczenie swojego terytorium. Nawoływanie trwa długimi seriami, a dany dźwięk może powtarzać się przez kilka godzin. A kiedy wreszcie się zmienia, wszyscy śpiewacy, którzy aktualnie migrują, produkują nową melodię. To niesamowite, wziąwszy pod uwagę fakt, że odległość między grupami może wynosić 5000 kilometrów. Żółwie morskie migrują natomiast z bardziej sentymentalnych powodów. Od setek milionów lat te urocze, rodzinne stworzenia powracają dokładnie do miejsca, w którym się urodziły, aby złożyć jaja. Mogą pokonać tysiące kilometrów głównie w czasie, gdy zmieniają się pory roku, a temperatura wód jest komfortowa. Może im to zająć długie lata, ponieważ niektóre z nich podróżują przez ocean spokojny między Indonezją a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych i Kanady, co łącznie daje 16 tysięcy kilometrów. Ale jak znaleźć miejsce, którego potrzebują, skoro ich rodzice nie mogą tak po prostu wysłać im lokalizacji? Naukowcy odkryli, że nawigują przy pomocy niewidzialnych linii pola magnetycznego Ziemi. Okazuje się, że każda część linii brzegowej ma swoją unikalną charakterystykę magnetyczną. Żółwie zapamiętują je i korzystają z tego wewnętrznego kompasu. Pole magnetyczne zmienia się powoli, ale w sposób stały, więc żółwie muszą odpowiednio dobierać swoje miejsca lęgowe. Łososie rodzą się w słodkowodnych strumieniach, ale już jako młode osobniki przenoszą się do oceanu. Łosoś atlantycki jest brązowy i centkowany, gdy pokonuje setki kilometrów w słodkiej wodzie i staje się srebrzysty w oceanie, gdzie pokonuje przeszło 1000 kilometrów. Dorosłe łososie przebywają w oceanie od 1 do 5 lat, żywiąc się głównie zooplanktonem. Następnie muszą wrócić do słodkiej wody na tarło. W drodze powrotnej na tereny lęgowe przemierzają tysiące metrów pod prąd w górskich strumieniach. Ta trudna podróż nazywana jest spływem łososia. Podejmują wyzwanie, ponieważ wiedzą, że strumień, do którego zmierzają, świetnie nadaje się do tarła i spotkają odpowiednie gatunki do łączenia się w pary. Młode łososie pamiętają zapach swojego macierzystego strumienia i prawdopodobnie zwracają nawet uwagę na różne punkty na drodze do oceanu, aby później znów go znaleźć.
Podobnie jak żółwie morskie wykorzystują pole magnetyczne Ziemi jako kompas w swoich podróżach. Łosoś pacyficzny oraz większość samców łososia atlantyckiego żyje jeszcze tylko przez kilka tygodni po tarle, a niektóre samice łososia atlantyckiego przeżywają i migrują z powrotem do oceanu. Karibu, lepiej znane jako renifery tundrowe, są prawdziwymi tuzami, jeśli chodzi o dystans migracji wśród ssaków lądowych. Każdej wiosny pokonują dystans około 650 km na Alasce, od zimowych do letnich żerowisk. Pojedyncze osobniki pokonują do 5000 km, ale migracja stada jest o wiele bardziej spektakularna. Największe z nich liczy co najmniej 260 tysięcy członków, a jego terytorium migracyjne obejmuje obszar większy niż Kalifornia. Naukowcy zakładają obroże radiowe niektórym członkom stada i robią tysiące zdjęć, aby je wszystkie zliczyć. Spis ten jest organizowany co 3 lata przy dobrych warunkach pogodowych i ma na celu sprawdzenie, czy populacja rośnie czy spada, a także śledzenie ich wzorców migracji. Renifery tundrowe wzrastają przez cały ten trud migracji, aby bezpiecznie wychować swoje nowonarodzone potomstwo. Docierają do odległych terenów, gdzie orły przednie, wilki i niedźwiedzie grizzly nie będą niepokoić młodych podczas pierwszych, najbardziej kruchych dni ich życia. Innym, dobrym pretekstem do wyruszenia w drogę na północ jest uchronienie się przed komarami, które byłyby ogromnym problemem w cieplejszych miesiącach. Ponadto mają do dyspozycji świeżą, sezonową żywność z obszarów, w których przebywają. Ich migracja pomaga nawozić odwiedzane tereny, a tundra dzięki temu cyklicznie się odradza i łąki są chronione. Gnu są krewnymi antylop i gazeli. Większość swojego życia spędzają na równinie Serengeti w południowo-wschodniej Afryce, pasąc się na trawiastych sawannach. Każdego roku, pod koniec pory deszczowej, zwykle w maju lub czerwcu, miliony gnu udają się na północny zachód w poszukiwaniu bardziej zielonych pastwisk, a następnie wracają. Ta migracja jest tak niesamowita, że uważa się ją za jeden z 7 cudów świata przyrody. Niestety, nie wszystkie gnu docierają do miejsca docelowego, ponieważ muszą przekraczać rzeki pełne gigantycznych krokodyli i mierzyć się z głodnymi lwami i innymi drapieżnikami. Jeśli spojrzeć na trasy migracji ważek, spokojnie można nazwać je globtroterami. Naukowcy odkryli jedną z takich tras, która rozciągała się od Indii po Malediwy, Seszele, Mozambik, Ugandę i z powrotem przez 14 tysięcy kilometrów. To najdłuższa znana nam migracja owadów. Wygląda na to, że wyruszają w tę długą podróż, gdy temperatura osiąga określony poziom, a dni zaczynają się wydłużać. Wydaje się, że podążają za deszczem, ponieważ startują w porze monsunowej w Indiach i przybywają na porę deszczową we wschodniej i południowej Afryce. Jeden delikatny owad nie jest w stanie przebyć całej trasy, więc zamienia się ona w rodzaj sztafety, która obejmuje 4 pokolenia ważek. Każda generacja odgrywa swoją rolę. Naukowcy nie są w stanie umieścić nadajników na ważkach, tak jak robią to w przypadku innych zwierząt, ponieważ owady te są zbyt małe. Aby zatem odszyfrować trasy ich migracji, przeanalizowali zbierane przez 21 lat dane od naukowców ochotników, a także próbki skrzydeł z muzeów. Każda z próbek miała kod chemiczny, który mógł z grubsza określić, skąd pochodzi owad. Dane te pomogły uczonym zrozumieć, jak daleko ten lub inny owad podróżował jako dorosły osobnik. Wiadomo, że słonie podróżują przez Afrykę od wieków. W kwestii przypomnienia sobie trudnych szlaków migracyjnych polegają na pamięci swoich przywódców stada. Lider słoni prowadzi swoich ziomków do źródeł dobrego pożywienia oraz wody, gdy zmieniają się pory roku. Migrują również, aby uniknąć niebezpieczeństwa, które niestety głównie pochodzi od ludzi. Słonie opracowały własne metody komunikacji i przekazują sobie informacje o potencjalnym zagrożeniu. Wykorzystują do tego wydzieliny chemiczne, wibracje, gesty i dotyk. W ostatnim czasie wiele krajów afrykańskich przywróciło niektóre z najstarszych szlaków migracji słoni. Te wielkie ssaki zwykle unikają niebezpiecznych obszarów na przestrzeni pokoleń, ale gdy tylko zorientują się, że trasa jest w porządku, zaczynają z niej ponownie korzystać. Zęby wiewiórek nieustannie rosną, ale gryzonie te ścierają je, żując orzechy i inne twarde pożywienie. Ich przednie zęby są w zasadzie pomarańczowe, ponieważ pokrywa je specjalne, utwardzone szkliwo. Pewnie się cieszycie, że takich nie macie. Niektóre gatunki ptaków żywią się ostrymi papryczkami, a to dlatego, że tego nie czują. Papryczki są pikantne, ponieważ zawierają specjalny związek chemiczny zwany kapsaicyną, a ponieważ ptaki nie mają kubków smakowych, nic ich nie pali w dziobie.
Róg nosorożca składa się z włosów. A przynajmniej z tego samego białka, które buduje włosy i paznokcie. To keratyna. Można powiedzieć, że jest wyjątkowy, ponieważ rogi innych zwierząt mają kostne rdzenie. Dzięcioł może stukać w drzewo 20 razy na sekundę. To za szybko, żeby ludzkie oko mogło to dostrzec. Czarne dzięcioł z chęcią pięcioł. Całkowita liczba jego uderzeń waha się od 8 do 12 tysięcy w ciągu dnia. Rozgwiazdy tak naprawdę mają oczy po jednym na końcu każdego z ramion. Te oczka są w zasadzie grupką komórek światłoczułych. Żaby nie muszą pić wody. Tak naprawdę pobierają ją czymś, co się nazywa plasterkiem do picia. Znajduje się na ich brzuchach i udach. Wchłaniają wodę bezpośrednio przez skórę. Oszczędzają na czasie. Większość gatunków gąsienic ma około 4000 mięśni w swoich ciałkach. Około 250 z nich znajduje się w ich głowach. Wieloszczety osiadłe są znacznie piękniejsze niż się wydaje. Mimo że ich szyszki wyglądają zjawiskowo, to 2/3 ciała tego robaczka chowa się w tubkach składających się z węglanu wapnia. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Słynne rogi narwali są tak naprawdę zębami, które rosną na zewnątrz. Te jednorożce mórz mają tylko 2 zęby. U samców jeden z nich wyrasta wprost z górnej szczęki. W przeciwieństwie do ludzkich zębów, ich są twarde wewnątrz i miękkie i wrażliwe na zewnątrz. Mrówkojadom się tak nie poszczęściło, ale to nie problem, bo zwierzęta te mają bardzo długie języki. Pomagają im złapać ponad 35 tysięcy termitów i mrówek każdego dnia. Dobra metoda na małego głoda. Pchła potrafi skoczyć na wysokość 200 długości własnego ciała. Gdyby ludzie potrafili robić to samo, skakaliby na wysokość Empire State Building. Whee! Kijanki chwytnicy kolorowej mogą wykluć się ze skrzeku wcześniej, jeśli wyczują, że otoczenie nie jest bezpieczne. Małe zwierzęta z szybkim metabolizmem widzą w zwolnionym tempie. Pomaga im to uciec przed większymi stworzeniami. Odciski łap koali są bardzo podobne do ludzkich do takiego stopnia, że czasem policjanci mylą je na miejscach zbrodni. Takie rzeczy tylko w Australii. Pot hipopotama jest różowy i nawet nie jest potem. To czerwonawy, oleisty płyn. Jego funkcją nie jest chłodzenie ciała zwierza, ale nawilżanie skóry oraz jej ochrona. Jest również naturalnym antybiotykiem. Jeśli się poparzycie albo skaleczycie, możecie potrzeć zranienia o skórę chipcia. Skóra niedźwiedzia polarnego jest czarna, a jego futro przezroczyste. Rośnie ono nawet na spodnich częściach ich łap. Chroni ono zwierzę przed zimnem i dzięki temu stabilniej stoi na krach lodu. Niektóre gatunki tarantuli, jednego z największych pająków na świecie, mogą przeżyć bez jedzenia przez ponad 2 lata. Są trochę straszne. Dziobaki zamykają oczy podczas całowania, pływania. Mają specjalne fałdy skóry, które przykrywają ich uszy oraz oczy. Dzięki temu woda nie wpływa do środka. W nozdrzach tych zwierząt są również wodoszczelne błony. Emu nie potrafią chodzić do tyłu i naukowcy wciąż nie wiedzą dlaczego. Są jedynymi nielotami, które mają łydki. Szybko biegają i przemieszczają się na długie dystanse. Krokodyle nie potrafią ruszać językami, ponieważ są przytwierdzone do podniebienia. Dzięki temu ich przełyki są zamknięte, co chroni drogi oddechowe zwierzęcia. Węże wodne, delfiny, walenie, aligatory, krokodyle i żółwie mogą utonąć, jeśli zbyt długo będą zanurzone. Zwierzęta te nie potrafią oddychać pod wodą, po prostu wstrzymują oddech na długi czas. Kolibry są jedynymi ptakami na świecie, które potrafią latać do tyłu. Powiemy to Emu? Te maleńkie ptaki machają skrzydłami do 80 razy na sekundę. Mimo swego wyglądu ryjówki słonie są bliższymi krewnymi słoni niż ryjówek. Prawdopodobnie ze względu na swoje charakterystyczne trombopodobne pyszczki, którymi zajadają się owadami. Koty i inne kotowate nie czują smaku jedzenia, ponieważ na ich językach nie ma kubków smakowych. A to peszek. Więcej dla mnie. Flamingi mogą jeść tylko z głowami skierowanymi do góry nogami. Z tego względu dolna część ich dziobów jest masywniejsza, a górna ruchoma. Taka budowa jest doskonała do karmienia do góry nogami. Całkowicie odwrotnie w porównaniu do innych ptaków. Niełatwo być różowym. Na skórze tygrysa są takie same paski jak na futrze. Tylko tyle chciałem o nim powiedzieć. Śpiące tukany zwijają się w urocze małe kuleczki. Zwracają głowy w bok w taki sposób, żeby schować je pod ogonami.
Dzioby natomiast spoczywają na ich grzbietach. Oczy strusia są jednymi z największych spośród wszystkich zwierząt na świecie. Są większe niż ich móżdżek. Każde oko jest rozmiarów bili. Wszystkie błazenki wykluwają się jako samce. W niektórych sytuacjach mogą nieodwracalnie zmienić płeć. W przeciwieństwie do większości ryb, koniki morskie łączą się w pary na całe życie. Jakby tego było mało, podróżujące pary pływają obok siebie i niekiedy trzymają się swoich ogonów. Zwykle to samce taszczą bagaże. Termity nigdy nie śpią, bo nie potrzebują ładować swoich akumulatorów. Jedzą 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. Wasz dom. Leniwiec potrzebuje około 2 tygodni na strawienie jedzenia. Nie spiesz się, wrzuć na luz. Odciski psich nosów mogą posłużyć do identyfikacji zwierzęcia. Podobnie do odcisków palców człowieka są unikatowe dla każdego psiaka. Sowy nie mają gałek ocznych. W ich miejscu są tubki oczne, które nie ruszają się w oczodołach. Pingwiny nie mają małżowin usznych, mimo że ich słuch jest wyjątkowo dobry. Szczególnie, gdy wypatrują niedźwiedzi polarnych. Cii, nie mówmy im. Meduzy składają się w 98% z wody. Dlatego, gdy fale wyrzucają je na brzeg, w ciągu kilku godzin ich ciała wyparowują. Gdy pod wodą jest niezły ruch, aligator zawsze ustąpi manatowi. Kulturka! Siła zgryzu niedźwiedzia gryzli jest tak duża, że z łatwością skruszy kulę do kręgli. Lepiej nie cwaniakować i po prostu dać mu wygrać w kręgle. Pandy wielkie nie potrzebują szczególnego miejsca na drzemkę. Zasypiają wszędzie, zazwyczaj na leśnych polanach. Młode pandy są maleńkie, ważą tyle co filiżanka kawy i są mniejsze od myszy. Tmichtys politus potrafi chodzić po dnie oceanu przy pomocy swoich rąk. Oczywiście to nie ręce, tylko rozwinięte płetwy. Naprawdę. Koty nie miauczą do siebie. Jedno badanie wykazało, że w ten sposób domagają się naszej uwagi. I to działa. Leniwców nie przechodzą dreszcze. Nie dlatego, że trawią dwutygodniowe jedzenie. Ich futro często pokrywają algi. Gdy jest im za gorąco albo za zimno, ich metabolizm po prostu ustaje. W trudnych czasach nieśmiertelna meduza powraca do poprzedniego stanu rozwoju. Gdy dochodzi do momentu, w którym jest maleńkim bąbelkiem tkanki, zaczyna ponownie rosnąć. Najwidoczniej proces ten może powtarzać się w nieskończoność. Najbliższymi żyjącymi krewnymi T-Rexa są kury i strusie. Nie odwracajcie się do nich plecami. Murena ma dodatkową parę szczęk, która wysuwa się z jej gardła. Najpierw pysk zamyka się wokół pechowej ofiary. Potem dodatkowe szczęki chwytają przyszły posiłek ostrymi jak brzytwa i zakrzywionymi do tyłu zębami. Na koniec złapane zwierzę jest wciągane w przełyk. Straciłem apetyt. Niektóre gatunki ślimaków mają włoski na skorupach. Dzięki nim nie ześlizgną się z mokrych powierzchni. Polujące humbaki często gromadzą się w stadach i stosują taktykę bąbelkowej sieci. Pęcherzyki powietrza zamykają ławicom ryb drogę ucieczki. Irbisy śnieżne nie potrafią ryczeć jak inne duże koty. Ma to związek z mniej rozwiniętymi strunami głosowymi. Mimo to wciąż miauczą, warczą, syczą, a nawet mruczą. Śpiące wydry trzymają się za łapki, żeby od siebie nie odpłynąć. Z tego samego powodu mogą owijać się dużą ilością glonów. No co, działa? Działa! Lwy często nazywa się królami prerii. No zobacz, a ja myślałem, że są królami dżungli. Mimo to lwice odpowiadają za 90% polowań stada. Zadaniem lwów jest obrona terytorium oraz członków stada. W wolnym czasie z nostalgią nucą sobie Hakuna Matata. Koty słyną z ciekawej umiejętności poruszania uszami. Zawdzięczają to 32 mięśniom w każdym z nich. Niektóre gatunki rekina świecą w ciemności. Niestety tylko inne osobniki widzą ich zielonkawy blask. Człowiek ma do 8000 kubków smakowych, psy natomiast nieco ponad 1500. Modrosójka błękitna naśladuje inne ptaki. Jej ulubionym dźwiękiem jest krzyk sokoła, którym odstrasza intruzów ze swojego terytorium. Kukangi są tak samo urocze, jak zdradzieckie. Są jedynymi znanymi jadowitymi naczelnymi. Pod pachami mają specjalne gruczoły, które wydzielają toksyny, powodujące nieprzyjemne dolegliwości u ludzi.
Bawolec krowi jest świetnym taktykiem uników. Gdy ucieka przed drapieżnikami, porusza się zygzakiem. Delfiny butlonose zwracają się do innych członków stada po imieniu. Są to specyficznie brzmiące gwizdy. Heja, Robercik! Siema, Krzysiek! Cześć, Wielka! Cześć, chłopcy! Dzięki za rybki! Żyrafy mają długie, naprawdę długie, czarne języki. Biolodzy podejrzewają, że kolor ten może je chronić przed poparzeniami słonecznymi. To tyle na dzisiaj. Na razie!